Cześć, jestem Klaudia do Kanona i już witam Was w szybkich odpowiedziach, która z podanych liczb jest większa od 1,5 i mniejsza od 1,456 w okresie. No to musimy znać rozwinięcie dziesiętne tej liczby. Wiemy, że na pewno to będzie 1 przecinek i teraz musimy się dowiedzieć ile. No to dzielimy sobie 5, dzielone na 11. W piątce oczywiście 11 nam się nie mieści, dajemy sobie 0, przecinek, dopisujemy tutaj 0. W 50 11 mieści nam się 4 razy 11 to 44. Odejmujemy, mamy 6, jesteśmy już po przecinku, czyli możemy sobie tutaj dopisać jedno 0. W 60 11 mieści nam się 5 razy, 5 razy 11 to 55, odejmujemy 5, dopisujemy 0 i widzimy, że jesteśmy w tym miejscu. To oznacza, że my to będziemy mieć w okresie. No to sobie tutaj zapisujemy, tak? Hop, i porozpisujmy sobie to teraz, że z tego jest 1,456456, a tutaj mamy 1, i tak dalej, 45, 45, hop, i zaznaczamy. Tu i tu mamy tak samo. Natomiast tu jest 6, a tu jest 4. No to pomiędzy 6 a 4 znajduje się oczywiście 5. I 5 mamy w tym miejscu, to oznacza, że liczba większa od tej, ale mniejsza od tej, to liczba A. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.